Potem przejdziemy do dyskusji. Bardzo proszę, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że mogę jakby zabrać głos w tej dyskusji nad sytuacją MOSiR-u. Chciałbym powiedzieć, że aktualna sytuacja MOSiR-u jest stabilna. MOSiR zachowuje płynność finansową i realizuje wszystkie swoje zobowiązania. Oczywiście jest to kosztem zaniechania inwestycji w tym roku. W zasadzie zrezygnowaliśmy, mieliśmy w planie inwestycji na około 8 900 tysięcy, z tego było 2 256 tysięcy z budżetu obywatelskiego i realizujemy niezakłócenie budżetu obywatelskich oraz z własnych środków realizujemy drobne zadania inwestycyjne na kwotę około 900 tysięcy. Budżet obywatelski to były 3 zadania z bieżącego roku i jedno zadanie z zeszłego, na w sumie kwotę 2,5 miliona, ponad 2,5 miliona. To jest w większości przedstawione na zalew, ośrodek Marina i Słonecznych Wrotków, dotycząca budowy alejek, poprawy infrastruktury drogowej. Później to jest wyjście naprzeciwko naszym morsom, budowa wiaty i dojście do dróg tam, przejścia oraz pomostu dla morsów. I to jest jakby, oba projekty są realizowane. Oczywiście wykonanie jeszcze przejdzie na przyszły rok. Trzeci to są inwestycje związane z boiskami myślowymi na Judyma, gdzie zakupujemy sprzęt, to był tam projekt wygrany przez BKS. Zakupujemy sprzęt do pielęgnacji trawy i do odśnieżania, jak również drobne inwestycje budowlane. Wszystko jest w fazie realizacji. Oraz mamy jeszcze zaległość z zeszłego roku. To są oświetlenie alejek, które wykonujemy. Jesteśmy po pierwszym przetargu, który się nie odbył, ponieważ znaczy odbył się przetarg, tylko nie został rozstrzygnięty ze względu na przekroczenie założonych środków o 170%. Przemierzamy się do ponownego przetargu i je zrealizujemy. Patrząc, że sytuacja bieżąca jest, jak powiedziałem, dobra i nie zagraża funkcjonowaniu spółki, chciałbym się skupić jakby na przyszłym roku, który wydaje nam się o wiele bardziej trudny niż ten. W tym roku uzyskaliśmy wsparcia z rządowych programów, z PFR-u oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które w bardzo sposób istotny wpłynęły na poprawę naszej płynności, zabezpieczenie. Jak również, jak tutaj wspominał Pan Przewodniczący, w marcu było zwiększenie umowy podstawowej na wykorzystanie obiektów, które zostało zwiększone o 1 280 tysięcy. Powiedzmy, może nie jesteśmy szczęśliwi z pewnej kwoty wzrostu. Miasto procedowało w wysokości 2 milionów. Otrzymaliśmy 1 280 ale też to wpłynęło na poprawę naszej jakby sytuacji. Prowadziliśmy bardzo duże oszczędności w tym roku, wykorzystując własnych pracowników w zakresie ochrony, sprzątania i to pozwoliło na sposób zasadniczy ograniczyć koszty. Jak mówię, ten przyszły rok jest bardziej dla nas niebezpieczny, chociaż przewidujemy, że wejdziemy w nowy rok z gotówką, czyli ten rok zakończy się bardzo przyzwoicie, ale nie potrafi nam to zapewnić pełnego finansowania i nie jesteśmy w stanie z tych posiadanych swoich środków sfinansować inwestycji, które wydają się już niezbędne do przeprowadzenia, a jedną z takich inwestycji jest na przykład boisko sztuczne na arenie, które zostało wyeksploatowane. W tym roku zostało ono dopuszczone przez PZPN warunkowo i mamy bardzo duże obiekcje, że jest sposób tego zniszczenia zerowania trawy, że nie jesteśmy w stanie jej częściowo odbudować. Dlatego w swoim projekcie budżetu składamy o prawie 1 600 000 zł na inwestycje na wymianę trawy. Mamy zaplanowanych, tak, my jakby pracując
z panią skarbnik i z pionem finansowym, to zawsze dzielimy inwestycje nasze na trzy grupy. Grupę taką, która jest według naszego poglądu na sprawę niezbędna do wykonania, później zadania, które są przez nas rekomendowane oraz zadania, które można by wykonać dla dobra funkcjonowania tych obiektów. I taka łączna kwota marzeń, to powiem, to jest 14,5 miliona. Ta kwota priorytetowa... To panie prezesie, to koncert życzeń. Taka kwota priorytetowa, którą uznajemy, że winniśmy jakby, to jest około 6 milionów złotych. Jak powiedziałem, to jest modernizacja tego boiska treningowego, system przykrycia toru dla żużlowców, zakup pojazdu elektrycznego, modernizacja wodnego płatu zabaw, remont elementów konstrukcji rampy technicznej w strefie H2O, ponieważ dokonaliśmy ekspertyzy posadowienia pływalni na tak zwanej H2O i sposób, stan degradacji posadowienia budynku, zabezpieczenia czy izolacji poziomych na tyle jest nadwyrężony, że jest to już sprawa pilna do zrobienia, ponieważ korozja betonu w tym poziomie poniżej poziomu zero jest znaczna, że wystają już zbrojenia, czyli odkryta są, korozja betonu była na tyle spowodowana podsiąkaniem w wyniku różnych wad izolacji poziomej, jak i istniejącą atmosferą związaną z chlorem, które powoduje zwiększoną degradację i szybszą degradację betonu. Później mamy pewne inwestycje związane z ice mining. Na ice mining powinniśmy przystąpić do bieżących nadów i konserwacji pokrycia dachu. To są już drobne kwoty, ale wykonanie systemu przeciwpożarowego, który jest jakby niezbędny do zrobienia. I to jest dość znaczna kwota. Są inwestycje na globusie w zakresie remontu i doposażenia budynku. Remonty, chcielibyśmy wykonać remonty na parkingu przy Alejach Zygmuntowskich, tutaj od strony Hali Niedzieli, zwłaszcza tego parkingu pomiędzy stacją benzynową a kortami tenisowymi, które jakby zabezpieczamy przy imprezie żużlowej dla sportu, dla gości, zwłaszcza dla VIP-ów. Mamy inwestycje nad zalewem, bo potrzebujemy pilnych remontów budynków na ośrodku Marina i w Rodkowie, takich bardziej istotnych, no i przebudowa kanalizacji deszczowej na Lubiniance, ponieważ te sytuacja, kiedy były bardzo duże opady, spowodowały to, że Lubinianka i obiekty zostały zalane, zostały zniszczone części skarb, które były odbudowywane. Odkopaliśmy instalację kanalizacyjną i wodną, czyli deszczówkę, i ona jest pozałamywana. Są zrobione plomby zabezpieczające, żeby woda się nie cofała, one są zrobione wadliwie, ona je wypycha. Czyli przy bardzo dużych opadach następuje podmywanie i zalanie części obiektów przez wodę opadową. Co bym, nie wiem, może Państwo chcieli się coś zapytać więcej, tak ogólnie bym powiedział, że to jest... jesteśmy w stanie sobie poradzić, żeby przetrwała firma w przyszłym roku, ale bez inwestycji. Dziękuję Panie Prezesie, rozumiem te kwoty, o których Pan mówił, te inwestycje, które Pan wskazał, będą zgłaszane do budżetu miasta, żeby były zrealizowane czy sfinansowane w ramach budżetu miasta, tak? Z przekazaniem środków na ich realizację. Dobrze zrozumiałem. Okej, czy Państwo radni do Pana Prezesa mieliby pytania, uwagi? Bardzo proszę, w kolejności zgłoszeń Pan Radny Tomasz Pitucha. Ja mam taką jedną uwagę. Wydaje mi się, że
taki trochę niekompatybilny był przekaz pana prezesa no z dość dużymi potrzebami. Osobiście uważam, że jeżeli te potrzeby są istotne, to powinniśmy dostać je na piśmie w jakiejś formie graficznej i rzeczywiście z zaakcentowaniem tych, które powinny zostać uwzględnione. No, tylko taka ogólna uwaga. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na piśmie na pewno w projekcie budżetu dostaniemy. Bo będą one, czy są zgłoszone, jak pan prezes powiedział. Bardzo proszę, pan radny Eugeniusz Bielak. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ja mam takie pytanie, bo powiedział pan, że po prostu nie stać będzie MOSiW na inwestycje przy niższym finansowaniu. Chciałem wiedzieć, zapytać pana, jak pan sądzi, czy straty powiedzmy będą ten rok, bo jest to okres pandemii, który był w 2020. I może by pan przypomniał, ile straty MOSiW miał i jak pan przewiduje w tym roku, ten najbliższy rok, bo ja sobie zdaję sprawę, koszty utrzymania obiektów są potężne i tak dalej, natomiast no, chciałbym to wiedzieć. W 2020, powiedzmy od 19 było 8 400 000 straty, w 2020 było to 6 400 000 straty. Aktualnie planujemy, że nasza strata będzie w granicach 6 milionów złotych. Przymierzając się do, bo widziałem państwo, do budżetu i do prognozy, przy tym, gdybyśmy zrealizowali nawet powiedzmy 2/3 tych inwestycji niezbędnych, które w moim przypadku, które ja uznaję za niezbędne, to jesteśmy w stanie zmniejszyć stratę do poniżej 6 milionów w przyszłym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zdaniewski, bardzo proszę. Przypominam jedynie, że mamy do 15.30 salę, bo to jest jedyna sala komisyjna, także... Ale ja krócej będę mówił. No, taką nadzieję wyrażam, panie przewodniczący. Tutaj prośba pana radnego Pituchy, wydaje się, że jest zasadna. Z tego względu, że to, co pan przewodniczący powiedział, że życzenia MOSiW-u będą w projekcie budżetu, nie będą. Przecież pan wie dobrze, że nie będą, ponieważ trzeba ten budżet zbilansować. Natomiast zasadna jest propozycja i prośba, ja też to o to proszę, ponieważ radni jeszcze na komisjach mogą składać swoje dodatkowe wnioski na komisjach. Nieujęte oczekiwania MOSiW-u mogą pojawić się, jak każdego roku to robię, czy alejki, czy oświetlenia, czy jeszcze, czy dla morzów i tak dalej, więc jeszcze radni mają możliwość na komisji zgłoszenia wniosku, który stanie się wnioskiem komisji. Panie przewodniczący, ma pan rację, wycofuję swoje wcześniejsze stwierdzenie i jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, poproszę pana prezesa, żeby tutaj do biura Rady Miasta przekazał wykaz tych niezbędnych inwestycji w ocenie MOSiW-u skategoryzowanych, tak? Bo pan prezes powiedział o kwocie bodajże 14, tak, czy 16 milionów. W podstawowej wersji to jest około 6 milionów. No, tak, tak, ale potem ta niezbędna kwota inwestycyjna około 6 milionów. To idąc śladem wypowiedzi mojego poprzednika, jakby pan prezes był uprzejmy przekazać do biura miasta, tutaj do pani Sylwii. Pani Sylwia roześle członkom Komisji Sportu to zestawienie. Przekażemy państwu to w najbliższych dniach z pełną analizą stanu istniejącego, nawet dokumentacją fotograficzną. Jest to bardzo przydatne dla nas i dla państwa. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Nie widzę zgłoszeń, ale pozwolę sobie jeszcze na tematy porównać. A pan przewodniczący Grot, bardzo proszę. Tak, ja jeszcze chciałbym nawiązać do MOSiW-u. Mianowicie to pozornie są potrzeby MOSiW-u, bo tak naprawdę, tak jak tutaj pan prezes mówił, są to potrzeby niektórych klubów sportowych. I to MOSiW jakby chce im umożliwić przykładowo wymiana nawierzchni treningowej boiska. Ja wiem, że na przykład klub Motor ma bardzo mało boisk i wypadnięcie
czy niedopuszczenie kolejnej nawierzchni boiska jakby do użytkowania, no sprawi dla klubu duże kłopoty, bo już w tej chwili nieraz czy druga drużyna, czy juniorzy nie mają po prostu boisk, na których by mogli grać czy trenować. Dlatego myślę, że pan prezes jakby też ustalił pewne priorytety tych po prostu zadań, które są najbardziej pilne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to o takie zestawienie poprosiłem, żeby ono było skategoryzowane, czyli w tym układzie, jak rozumiem, 6 milionów inwestycji to są inwestycje jakby niezbędne i ten, no i inne, które też są potrzebne, tak? Bo tak wypowiedź pana prezesa zrozumiałem, że mamy takie potrzeby, te konieczne, niemożliwe do odłożenia, to mieszczą się w tej kwocie 6 milionów złotych, które grożą chociażby jak w przypadku Lublinianki, że przy następnym nawalnym deszczu to nam wszystko popłynie, bo ten opis sytuacyjny tak zrozumiałem, skoro tam są uszkodzona jest sieć i załamana, tak, no to a że będą nawalne deszcze, to chyba wszyscy już się do tego przyzwyczailiśmy i z tym pogodziliśmy, więc no musimy infrastrukturę dostosować do takich sytuacji, chociaż nie zawsze się uda. Dobrze, to pan prezes zadeklarował, że te wszystkie materiały zostaną przekazane do biura, ja roześlę.